Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. One, two, three. Sportowa energia. Cześć, witajcie w Sportowej Energii. Przy mikrofonie Kamil Latuszek. Dzisiaj w studiu moim gościem jest pan Paweł Matyja. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pan Paweł zajmuje się paralotnictwem i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie na ten temat. Także zapraszamy wszystkich słuchaczy na taką podniebną podróż razem z nami. No to zacznijmy naszą podniebną podróż od takiej podróży w czasie i cofnijmy się ładnych parę lat wstecz. Jak to właśnie w ogóle wszystko się zaczęło? Dlaczego akurat paralotnia? Zaczęło się w ogóle od dziecięcych marzeń o lataniu. Mój świętej pamięci tato miał takie marzenie, żeby sobie zbudować żyrokopter. W latach 60. w czasopismach technicznych były plany takich prostych maszyn, gdzieś tam konstruowanych przez amatorów w ówczesnym Związku Radzieckim. Jego to fascynowało, no i siłą rzeczy zaraziłem się tym ja, no bo sam widok samolotu pod niebem dla dziecka jest ekscytujący, prawda? A myśl o tym, że też bym tak mógł, no to już w ogóle. W szkole podstawowej byłem w szczepie związanym z lotnictwem i nawet się tam dochrapałem jakiegoś miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o lotnictwie, o lotnictwie takiej lokalnej, bo interesowały mnie wtedy samoloty II wojny światowej, ale jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo się nimi interesowałem i później jakoś na całe lata no, życie się potoczyło i zapomniałem w ogóle o tym wszystkim. W 2006 roku spędzałem wakacje na Stoku Skrzycznego w takiej chatce góralskiej. I tam sobie kiedyś leżąc przed tą chatką, prawda, w słoneczku, nagle zobaczyłem na niebie paralotniarza. Paralotniarza, który kręcił się tak w kółeczko, tak krążył nad górą, nad Skrzycznym. I coraz wyżej, jak się już wykręcił wysoko, to sobie gdzieś tam jakąś spiralę zrobił, jakieś inne figury. I to trwało kilka godzin, ja go sobie obserwowałem i tak sobie pomyślałem, ojej, no, człowiek może latać jak ptak. I znów zapomniałem na następne lata o tej sytuacji. Kilka lat temu jakoś miałem przeoszczędzonych trochę pieniążków. Szukałem dla siebie prezentu na gwiazdkę. Wszedłem w jeden z portali aukcyjnych i tam całkiem przypadkowo trafiłem na ofertę sprzedaży paralotni używanej. Przy czym cena była niewygórowana i ja skonstatowałem, że mnie na tą paralotnię po prostu stać. Więc niewiele się zastanawiając, nie miałem pojęcia w ogóle o paralotniarstwie żadnego. Niewiele się zastanawiając, po prostu zadzwoniłem pod numer telefonu, który tam był podany w tym ogłoszeniu. Odebrał mi pan, no i mówi dobrze, umówił bez zbędnych jakichś pytań w ogóle. No i powiedział mi, że co prawda on osobiście nie może, bo nie ma go w Krakowie, ale umówił mnie ze swoim tatą i że ta transakcja dojdzie do skutku. Ja pojechałem, umówiliśmy się dzień przed Wigilią w galerii handlowej i tam pojechałem z synem wtedy 16-letnim. Moim bardzo byliśmy obaj przejęci, no bo tato kupuje samolot. I na miejscu zastałem bardzo eleganckiego pana w takim wieku, no już średnim, z bardzo szykowną małżonką. I ten pan zadał mi pytanie, dlaczego ja kupuję paralotnię? No stała tam ta paralotnia, taki duży plecak stał obok. I ja mu mówię, no bo ja będę latać. No tak mu odpowiedziałem spontanicznie, bo ja będę latać. On się mnie zapytał wtedy, jak ja to sobie wyobrażam. No, ja mu mówię, no wie pan, no, jak jeszcze do wiosny trochę czasu jest, to ja jeszcze sobie przeoszczędzę. Kupię sobie uprząż i spadochron zapasowy, bo z tego co wyczytałem, to trzeba mieć. No i pojadę na górkę tam, gdzie latają i też będę latać. No i ten pan się wtedy złapał za głowę, zbladł i mówi do mnie, wie pan co, ja się nazywam Leszek Mańkowski i prowadzę szkołę paralotniową. Ja panu dam upust, sprzedam panu taniej tą paralotnię. Bo tak się akurat zupełnie przypadkiem składa, że ona jest odpowiednia zarówno klasą, jak i wagą dla pana.
To było czystym przypadkiem w ogóle, bo ja nie miałem pojęcia, co ja kupuję. I równie dobrze mogłem kupić wyczynowe skrzydło zupełnie nie w swojej wadze. Więc akurat tak się złożyło, że trafiłem na sprzęt dla początkujących i jeszcze w dodatku w mojej kategorii wagowej. I mówi mi, że da mi nawet upust na tą paralotnię, że mi ją sprzeda taniej, ale pod warunkiem, że mu obiecam, że przyjdę do niego na wiosnę na kurs, że nie będę próbował latać bez kursu i bez uprawnień. Ja się zgodziłem na to oczywiście, bo ja, szczerze mówiąc, po prostu nie miałem pojęcia, że są jakieś kursy. No i faktycznie zapisałem się na pierwszy termin. Kurs paralotniowy dzieli się na dwie części. Pierwsza część to jest, najpierw są wykłady, jest szkolenie teoretyczne, gdzie się paralotniarze uczą podstaw aerodynamiki, to wszystko, co nas dotyczy, fizyka lotu, budowa paralotni, podstawy prawa lotniczego, co jest bardzo ważne, ponieważ my jako uczestnicy ruchu powietrznego musimy wiedzieć, gdzie możemy, gdzie nie możemy i jak się zachować, kiedy możemy, kiedy nie możemy i takie rzeczy. Więc cała ta część teoretyczna się odbywa, to są wykłady, a następnie się idziemy na łąkę po prostu. Na łąkę akurat paralotnia to jest jedyny aparat latający, którego sterowania można się nauczyć, nie odrywając się od ziemi. Polega to na tym, że ponieważ jest to skrzydło o profilu lotniczym, więc w lekkim wietrze ono po wciągnięciu nad głowę utrzymuje się właściwie samo nad tą głową. Na zasadzie latawca trochę można trochę skrzydła lotniczego właśnie, które też ma profil aerodynamiczny lotniczy i właśnie tak jest skonstruowane na podobnej zasadzie. I można się nauczyć to skrzydło utrzymywać nad głową, stawiać, gasić, czyli kłaść je z powrotem na ziemię i sterować nim. Czyli jeśli tam pociągnę sobie z lewej strony za rączkę i podbiegnę, to wtedy mi to skrzydło skręca w lewo i ja jestem pod nim cały czas i tak samo w drugą stronę. Więc tak wygląda ten początek tego kursu, a następnie się idzie na górkę, jeśli to jest kurs robiony w górach, no to są takie górki, które mają odpowiednie nachylenie stoku dla początkujących, a jeśli na lotnisku czy na innym płaskim terenie, to paralotniarze korzystają z wyciągarki, czyli z liny, którą się przypina do uprzęży paralotniowej i później ta wyciągarka na zasadzie właśnie też latawca wyciąga tego paralotniarza w górę, później się paralotniarz wypina i już leci swobodnie. Więc ja ten kurs robiłem na płaskim, jak to się mówi. I to jest 20 lotów szkoleniowych, które polegają na tym, w tym pierwszym etapie, które polegają na tym, że człowiek leci na niewielkiej wysokości, jest holowany powiedzmy na niewielką wysokość, w przypadku paralotniarza to jest 150 metrów powiedzmy, jeśli na płaskim, no bo trzeba sobie skręcić w lewo, w prawo, zrobić kółeczko, wykonać wszystkie polecenia, które się słyszy w bezpośrednim kontakcie radiowym z instruktorem. Nie? Pan instruktor stoi na ziemi, obserwuje uważnie i po prostu mówi, co robić, a ewentualnie czego nie robić, albo co przestać robić natychmiast. Przy czym dzieją się niebywałe rzeczy. Pierwsze pójścia w powietrze to jest tak ekscytująca rzecz i tak bardzo inna od wszystkiego, co znamy po prostu, że wytrąca z równowagi najtwardszych facetów do tego stopnia, że ludzie, którzy na przykład przez całe życie prowadzą samochód, mylą sobie ręce lewą z prawą. I to wygląda tak, że pan instruktor mówi, ciągnij lewą, a kursant ciągnie prawą, prawda? I wtedy słyszy w radio tą drugą lewą. No bo to załatwia sprawę. Później po takim pierwszym etapie, gdzie się zaliczy te 20 lotów niskich, tak zwanych, i człowiek się już nauczy sterować tą paralotnią, jest drugi etap, który zawiera 10 lotów wysokich. Najczęściej polskie szkoły paralotniowe wywożą swoich kursantów do Bassano del Grappa w północnych Włoszech albo do Algodonales w Andaluzji. Tam są odpowiednie górki, gdzie po starcie, już po chwili od startu, taki pilot ma do gruntu przewyższenie rzędu 500-600 metrów. Czyli w Polsce nie ma takich warunków, żeby ten drugi etap mógł przebiec?
Znaczy, można taki drugi etap u nas zrobić również, natomiast tam są po prostu bardzo, bardzo dogodne warunki. Są duże, wygodne startowiska, przygotowane odpowiednio duże lądowiska, widoczne ze startu, co jest bardzo ważne, i odpowiednie warunki atmosferyczne, czyli pogoda dopisuje. No u nas w Polsce problemem jest ta pogoda właśnie, no nie? Bo żeby zrobić taki kurs, no to wypadałoby, żeby był mniej więcej tydzień dobrej pogody cały czas. Taki kurs kończy się egzaminami teoretycznym i praktycznym. No bo gdzieś tam już, jak już tych lotów taki kursant odbędzie ileś, to później już musi wykonać listę zadań bez tego głosu instruktora. Instruktor jest oczywiście cały czas na radio, ale już nic nie mówi, tylko ten kursant samodzielnie wykonuje to wszystko, co mu zostało zadane od startu do lądowania. I to tak samo podczas egzaminu. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co jest do zrobienia, i wykonać to wszystko bezproblemowo, bez pytania się po drodze gdzieś tam w locie, co ja mam robić teraz, czy jak ja to mam zrobić, wylądować ładnie, bezpiecznie, i jest część później teoretyczna. Czyli rozumiem, że te początki były ciężkie, żeby załapać jakby całą tą koncepcję. Samo sterowanie paralotnią jest stosunkowo proste, ponieważ ma właściwie taka paralotnia tylko dwa sznurki, za które się ciągnie, można to tak ująć, takie dwie rączki, i które załamują w efekcie krawędź skrzydła albo z lewej, albo z prawej strony. Natomiast ważna jest głębokość tego, jak bardzo się to zaciągnie, w którym momencie. I tego są paralotnie skonstruowane dla początkujących, paralotnie, które wybaczają błędy, paralotnie, na których trudno sobie zrobić krzywdę tak naprawdę, gdzie w momencie, jak nawet taki kursant popełni, czy tam początkujący paralotniarz, nawet jeśli popełni poważny błąd i coś się z tą paralotnią zaczyna dziać, musimy pamiętać, że to jest miękkopłat. Jest to, jakby nie patrzeć, szmatka wypełniona powietrzem, która no może się gdzieś tam podwinąć, zawinąć, skręcić trochę, czy tam coś. To taka paralotnia, w momencie, kiedy przestaniemy jej przeszkadzać, czyli rączki w górę i puszczamy te sterówki, to ona sama wraca do formy. Przy czym następną rzeczą jest też czas, kiedy taki paralotniarz początkujący idzie w powietrze. Bo szkolenia dla początkujących odbywają się albo rano, albo popołudniem, wtedy, kiedy powietrze jest spokojne, kiedy nie ma tych wszystkich ruchów związanych z tym, że tak zwanych termicznych powietrza, związanych z tym, że się nagrzewa ziemia od słońca, czy tam podłoże oddaje ciepło, ewentualnie chmury zaczynają zasysać ciepłe powietrze od spodu, bo jest fizyka chmury taka, że ona jest zimna od dołu i pod tą chmurą jest słup powietrza, który, ciepłego, prawda, celem wyrównania temperatury, taka no fizyka po prostu, no nie? Jakby właśnie na tym kursie, czy te rzeczy takie teoretyczne są bardzo trudne, to trzeba naprawdę tak umieć jakby fizykę, takie podstawowe rzeczy? Jak powiedziałem, to jest fizyka lotu, która jest w zakresie, który dotyczy paralotniarzy. Więc jest to kilka zasad i regułek, których się jest łatwo tak naprawdę nauczyć. Powiedzmy sobie, że nie jest to trudniejsze niż, a nawet nie jest to trudniejsze, a nawet powiedziałbym łatwiejsze niż egzamin na prawo jazdy. Przejdźmy teraz do tematu już jakby po tych wszystkich egzaminach. Jeżeli nam się udało zdać, no to jak potem twoja przygoda się potoczyła z paralotnią? Od razu było takie hura, chcę teraz iść sam spróbować, czy jednak trochę inaczej? Dostałem pocztą z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dostałem dokument, prawda, że mam uprawnienia paralotniowe, tak zwane świadectwo kwalifikacji pilota paralotni, i trzymając ten dokument w ręce, miałem już świadomość, że ja nie mam pojęcia o lataniu. Że ja co prawda mam ten dokument, ale to jest wszystko, że... Jakby tylko papierek, tak? Jakby tylko papierek, i ponieważ już w tym powietrzu byłem, prawda, nad tą ziemią, tam na jakiejś wysokości, gdzie rzeczywiście samochód jest wielkości, powiedzmy, pudełka od zapałek optycznie, a ludzik to taka kropka, i już miałem respekt wobec wysokości i w ogóle wobec latania. Poza tym w trakcie kursu też się dowiadywałem różnych rzeczy, no to już byłem świadomy tego, że nic nie umiem. Zresztą pan instruktor mnie przestrzegał przed próbami
samodzielnego latania od początku. Funkcjonuje coś takiego jak tak zwany trzeci etap szkolenia. Jest to nieobowiązkowe i odbywa się w ten sposób, że instruktorzy szkół paralotniowych organizują wyjazdy dla ludzi, którzy już mają uprawnienia do samodzielnego latania, natomiast chcą się nauczyć latać rzeczywiście. Niejako wszyscy mają tą świadomość, że sam kurs to jest tylko dokument, to są tylko uprawnienia. Natomiast pierwsze doświadczenia to najlepiej jednak mieć pod kierunkiem instruktora nadal. Nie? Więc jest ten trzeci etap, to jest taki nieformalny, bo jak mówię, już z uprawnieniami sobie jedziemy. Jest to tak bardziej po koleżeńsku, ale nadal z radyjkiem, nadal z instruktorem na radyjku, żeby móc skonsultować, dowiedzieć się, gdzie ja mogę, gdzie ja nie mogę. I po prostu pan instruktor pilnuje takiego paralotniarza. Ja pojechałem na taki wyjazd. Zrobiłem to w ten sposób, że mając ten dokument, dałem ogłoszenie na jedną z grup paralotniowych na portalu społecznościowym, że poszukuję wyjazdu z opieką instruktorską. Akurat był środek sezonu i szczerze mówiąc nie liczyłem na to, że jak to się mówi, jeszcze się załapię, ale tak się złożyło, że się zwolniło jedno miejsce takiej renomowanej firmie i pojechałem wtedy do Słowenii i nagle zobaczyłem przepiękne góry, Alpy Julijskie i całe stada paralotniarzy fruwających sobie nad tymi górami jak ptaki. Widoki nieprawdopodobne zupełnie. Ja byłem zachłyśnięty tym wszystkim, a w momencie, kiedy pierwszy raz poszedłem w powietrze i się znalazłem kilometr nad ziemią w takich okolicznościach przyrody, no to ten lęk, który wtedy odczuwałem, no to nie wiedziałem, czy bardziej jestem zachwycony, czy bardziej się boję. Oczywiście nie umiałem wtedy jeszcze korzystać, no pojechałem tam po to, żeby się uczyć, korzystać z prądów termicznych, żeby to nie tylko zlatywać na ziemię. Chociaż lot przy takim przewyższeniu, jak to się mówi, czyli przy różnicy wysokości między startem a lądowiskiem rzędu 1000 metrów czy 900, no to on trwa nawet kilkanaście minut. Ale po prostu byłem zachwycony, wiedziałem już, że to jest to, co ja bardzo chcę i bardzo, bardzo lubię robić. No i pojechałem na jeden taki wyjazd, pojechałem na drugi taki wyjazd, bo jeden mi było mało. A tymczasem nawiązałem pomału relacje z paralotniarzami już bardziej doświadczonymi. To wyglądało tak, że pojechałem na górę Żar, na górkę, już tam gdzieś tam po tych doświadczeniach z górami w Słowenii już mniej więcej czułem się na siłach. I tam na miejscu, na startowisku poznałem lokalnych paralotniarzy. I w ten sposób tak naprawdę samodzielnie zacząłem latać. Czyli można tak stwierdzić, że po tych dwóch etapach no jakby ciężko jest się nauczyć latać, że te dwa etapy nie wystarczą? To znaczy na pewno ten kurs jest niezbędny i jest konieczny do tego, żeby w ogóle mieć pojęcie o tym i nie zrobić sobie krzywdy. Pojęcie, jeszcze ten certyfikat. Tak, i uprawnienia, które są absolutnie niezbędne. Natomiast później to jest to tak zwane doświadczenie. Więc zaczyna się od zlotów, a później z czasem się idzie w coraz trudniejsze góry, w coraz trudniejsze warunki. I u mnie to było tak, że pojechaliśmy z chłopakami do Włoch, busem w 9, rozbiliśmy sobie namioty na polu namiotowym i tam lataliśmy przez tydzień, towarzystwo pobrało urlopy i lataliśmy przez tydzień, jak kto umiał, no to ja sobie tam latałem nisko i powoli, tam starając się robić to coraz lepiej poznawałem tą paralotnię i zachowanie w powietrzu. No i tak to było, jeden taki wyjazd, drugi taki wyjazd, a potem miałem wypadek. Przydarzyła się jakaś kontuzja większa? Przydarzyła się kontuzja, rozczaskałem stopy. Ja złamałem zasady. Ja złamałem zasady, bo to było tak, że właśnie byliśmy sobie we Włoszech na wyjeździe. Bardzo fajnie się latało, tylko że ja złapałem grypkę. I obudziłem się rano z gorączką. To był nasz ostatni dzień przed powrotem do kraju. Wspaniałe warunki, niebo, doskonały dzień lotny. I ja nie powinienem był w ogóle iść w powietrze. Miałem wysoką gorączkę, źle się czułem. Natomiast było mi żal tego dnia. Ustawka była taka, że lądujemy i od razu wsiadamy do samochodu, więc rano sobie już popakowaliśmy namioty, już byliśmy gotowi do wyjazdu. Przy lądowisku samochód już czekał. No i oni wszyscy poszli w powietrze i ja poszedłem w to powietrze z założeniem, że to ja sobie tylko z lota zrobię, że nie będę się pchał w latanie w jakieś góry gdzieś, no nie, tylko ponieważ się źle czuję, to sobie tylko wystartuję, wyląduję i już i
super, no nie? I nawet jeszcze, ponieważ plan był taki, więc pomyślałem sobie, a to sobie wystartuję w adidaskach, po co będę brał buty za kostkę do latania, jak to tylko zlot, lądowisko płaskie, równe. Ale wtedy mi zadźwięczał w głowie głos mojego instruktora jeszcze z kursu, masz buty, to załóż. I ja założyłem te buty porządne, wysokosznurowane, takie jak trzeba, do latania przeznaczone, właściwie do lądowań, nie, powiedzmy sobie. No i poszedłem w powietrze. Pierwszy błąd to był właśnie taki, że poszedłem w powietrze. Drugi błąd to był taki, że zamiast faktycznie sobie zrobić tego zlota, no to ja, jako że warunki były wyśmienite, stwierdziłem, to ja sobie tylko tutaj polecę, polatam sobie lokalnie, wyląduję na lądowisku, nie będę się nigdzie pchał, gdzieś dalej. No i zrobiłem wysokość, po czym postanowiłem przeskoczyć na następną górkę i przeskoczyłem na tą następną górkę, czyli znowu zmieniłem decyzję po prostu w powietrzu, a potem przeskoczyłem na następną górkę. Jak się okazało, że mnie spłukuje, jak to się mówi, na powrocie, czyli że tracę wysokość i nie dolecę do lądowiska, tylko gdzieś będę lądował przygodnie. Jak się okazało, że tracę wysokość i mam perspektywę przygodnego lądowania, no to zgodnie z procedurą powinienem był sobie wypatrzeć dogodne miejsce do lądowania, podjąć decyzję o lądowaniu tam i tej decyzji się trzymać. A ja, ponieważ miałem gorączkę i w ogóle, no jak mówię, nie powinno mnie wtedy w powietrzu być. To była cała seria błędów. Właśnie to, że ja podjąłem złą decyzję o starcie tego dnia. Następna zła decyzja to była decyzja o zmianie planu lotu, bo my na wszystko mamy procedury, więc jest plan lotu. Mój plan lotu założony na początku był taki, że wystartuję, zrobię zlota, wyląduję i już, no nie? Później, już będąc w powietrzu, ja zmieniłem decyzję. I później tą decyzję zmieniłem jeszcze raz, a później, jak sobie już wybrałem, znalazłem, zobaczyłem tam wygodne lądowisko, no było boisko ogromne, po prostu pełnowymiarowe boisko sportowe, gdzie akurat odbywał się jakiś meczyk, no to przecież na 5 minut bym im może przerwał, może na 2 minuty, nic by się nie stało, nie? Tylko że temperatura też zrobiła swoje i już właściwie podchodząc do tego boiska, jeszcze zobaczyłem taką łąkę, to sobie pomyślałem, a to nie będę im przeszkadzał, to sobie wyląduję na tej łące. I tu jest następny błąd, następna zmiana decyzji w trakcie. Gdzie już miałem podjętą decyzję o miejscu lądowania, o lądowaniu tam, a nie gdzie indziej. Ja tą decyzję na podejściu do lądowania zmieniłem. Nie zmieściłem się w tej łące. Była wygrzana i ja się na tym wygrzanym powietrzu po prostu nad tą łąką prześlizgnąłem. Na wysokości 1,5 metra nad ziemią uderzyłem obiema nogami z prędkością prawie 50 na godzinę w betonowy słup i strzaskałem obie stopy. Myślę sobie, że byłbym kaleką do dzisiaj, gdyby nie te buty, które miałem porządne na nogach. Czyli cała ta seria błędów... Tak, to ja sobie tylko i wyłącznie sobie mogę zawdzięczać, bo nic mi się nie stało ze skrzydłem. Wszystko działało oprócz głowy, po prostu, nie? Powiedzmy sobie, 99% wypadków w paralotniarstwie to jest wina człowieka. Właśnie wina złych decyzji, wina brawury. I różnych niefajnych pomysłów. Ewentualnie ambicji, no sam znam takie przypadki, gdzie no widziałem ludzką śmierć na paralotni. Widziałem w zeszłym roku w Dolomitach włoskich. Ci panowie nie zachowali między sobą dystansu. Lecieli w górę, wykręcali się w jednej termice, w jednym słupie, takim kominie termicznym tak zwanym. I tak bardzo im zależało na tym, żeby zrobić wysokość, żeby ją zrobić jak najszybciej, że nie zachowali elementarnego bezpieczeństwa, separacji po prostu między jednym a drugim. Te minimum 50 metrów to wszystko mamy w przepisach. Splątali się, jednemu się nie otworzył spadochron i skutki były tragiczne. Kiedy są najlepsze warunki do latania? To jedno z moich pytań. I kolejne, najlepsze miejsce, jeśli chodzi o takie widoki, gdzie najlepiej się latało pod względem takim widokowym? Co do warunków, to warunki to są zależne od tego, te dobre warunki. To są na przykład, powiedzmy sobie, piękna pogoda, słoneczko, niebieskie niebo. To są dobre warunki dla doświadczonego pilota, który chce polecieć wysoko i daleko.
No nie, natomiast nie są to dobre warunki dla pilota początkującego, który sobie z taką termiką może nie poradzić. Dla niego dobre warunki to są warunki, gdzie nie wieje, gdzie jest spokojne powietrze, gdzie nie ma termiki, właśnie jakiś taki poranek, popołudnie, żeby sobie zrobić zlota. No to dobre warunki dla każdego oznaczają właściwie co innego. No ważne, żeby nie wiało, żeby nie było burzy na horyzoncie, gdzieś tam oczywiście te warunki jakieś atmosferyczne muszą być. Co do widoków, no to w ogóle widoki mnie zachwyciły już od pierwszych lotów tych szkoleniowych, więc zobaczyłem niebo, ziemię z góry, ziemię z nieba. I to było dla mnie w ogóle nowe bardzo i bardzo piękne. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc później było właśnie Góra Żar i widoki stamtąd na ten zalew, na ten Żywiecki i tamte okolice. Wyjazd na Słowenię, w Alpy Włoskie. Potem pojechałem w Himalaje, no i oczywiście widoki. No byłem też w Brazylii, gdzie też pojechałem latać i tam jeszcze inaczej. I jest dla mnie też paralotniarstwo pretekstem do podróżowania. Jest motywacją do zwiedzania świata. Bo ja bym nie miał po co pojechać w Himalaje, gdybym nie latał. Tak samo nie miałbym po co pojechać do Brazylii. Czyli jakby motywem do zwiedzania, ale tego podniebnego tak świata i świata z góry jakby. W ogóle zwiedzania, no bo powiedzmy sobie, jak przyjechałem do Pokhary, no to tam mój lot tam trwa, powiedzmy tam... cała ta sytuacja kilka godzin, natomiast ja tam jestem cały dzień, nie? I oprócz tego, że sobie tam pobujam się w powietrzu, no to mam kontakt z kulturą, z innym krajem w ogóle, z przyrodą tamtejszą. Jest czas na wszystko tak naprawdę, no nie? Więc jest to też pretekst i motywacja do podróży dla mnie. A czy oprócz paralotni jakieś inne aktywności fizyczne bądź sportowe stanowią również jakąś pasję, czy tylko jakby paralotnie? Ja jeździłem na rowerze dość ambitnie i ta ambicja właśnie sprawiła, że też po części, że paralotniarstwo, bo kilka lat temu pojechałem do Barcelony z Krakowa i po drodze uszkodziłem kolano. Jak wróciłem i się to kolano w ciągu kilku miesięcy nie zagoiło, to zrozumiałem, że Iranu już nie przejadę, bo był taki plan, że następny po Barcelonie będzie przejazd z Teheranu do Isfahanu. I już wiedziałem, że jeśli mam chodzić i mieć zdrową nogę, to muszę sobie odpuścić po prostu takie długodystansowe jeżdżenie na rowerze. I wtedy właśnie zacząłem się rozglądać za czymś innym. Na rowerku jeżdżę dalej, tylko że już tak bardziej na wycieczkę za miasto. Krótsze odległości. Tak, już mniejsze odległości. Po mieście jeżdżę cały czas, no, natomiast już nie jeżdżę na dystansę, bo po prostu już mi nie pozwalają stawy. To jeszcze jedno takie pytanie. Czym dla ciebie jest paralotnia? Ja to tak powiem. Swego czasu z kolegą na wyjeździe byliśmy i była tam jego córka. Tak może miała z 10 lat wtedy. On tam do nas dołączył i jakoś przez kilka dni nie było warunków, sobie po prostu tam no, byliśmy. I ona mu w pewnym momencie, byłem świadkiem, jak powiedziała do niego: tata, idź się wylatać, bo już się robisz nie do zniesienia. To jest jakaś ilustracja. Mnie latanie resetuje, jak to się mówi. Dla mnie to jest odskocznia od rzeczywistości, ładowanie akumulatorów, odpoczynek psychiczny od wszystkiego, bo nawet jeśli pojadę gdzieś tam na Skrzyczne z Krakowa, że 100 km w jedną stronę, wyjechać na tą górę, prawda, tym wyciągiem, przygotować się do startu, nawet jeśli to jest tylko zlot, jeśli to ma być nawet te 9 minut, no nie, w powietrzu, to ja się przygotowuję do startu. Ja idę w powietrze. Ja potem w tym powietrzu jestem, więc jestem pilotem i po prostu lecę. Wtedy się nic innego nie liczy. Po prostu nie ma. Znika cała reszta świata. Popatrzę na dół i ludzi nie widać wcale. Domki są maleńkie, takie centki po prostu gdzieś tam. Takie małe brokułki to są drzewa. Jestem wtedy ze sobą. Bardzo dziękuję za to, że podzieliłeś się jakby swoją pasją i opowiedziałeś tutaj przez tę godzinę naszym słuchaczom o tym wszystkim. Dziękuję tobie za przybycie. Audycję prowadził Kamil Latuszek. Sportowa energia.